Jak był dron, to się przejdźmy naokoło tej wyspy, a nuż widelec. Znajdziemy coś, a widzicie, to pójdziemy pod tą stronę. Dobrze, że wyspa ma 3x3, to się przejdziemy 3x3. Ale będziemy szli od strony, znaczy ze słońcem w plecy, więc będzie wszystko fajne, bo najciekawsze, znaczy najciekawsze. Aha, tutaj lataliśmy, tutaj są ładne skałki, ostre pewnie jak cholera, oczywiście toalety instagramowe, pozy i te inne takie rzeczy, ananasy, melony, pomarańcze. Strasznie wieje, a od tamtej strony nie wiało. No ale widzicie, przywożą tutaj na takie wysepki, żeby sobie ludzie spędzili miło czas. Ajajajajaj, idzie deszczyk, coś mi się wydaje. Dlatego taki wiaterek się ruszył. Dlatego obejdziemy tą wyspę dosłownie w 3 minuty. No, deszczycho idzie takie miłe, że hej, będzie wiało. I to konkretnie. To fajne. Tłumy i jeszcze raz tłumy. A to nawet jeszcze nie sezon ogórkowy. No bo dopiero początek października, dokładnie jest dzisiaj 10 października, godzina 16:50. Kurde, i nie wziąłem mikrofonu. Ale od tej strony wieje. Tam widać w oddali, że się zbiera na konkretną burzę czy tam deszczyk. Trudno się mówi. Cały dzień był słoneczny. Można sobie napić się piwka. Można sobie coś zjeść. Można być pozerem. Ponapinać się, jak ktoś chce. Albo sobie pospacerować w różowym kostiumie. Brzegiem morza też można szukać muszelek, jak kto woli. Pełniuśkie, o tutaj dwie łajby jakichś Hindusów i wszystko ucieka. Byłem na takiej łódce kilka lat temu i powiem, że jak zacznie wiać i się fala zrobi, to naprawdę buja. Całe szczęście, że to tylko jest 10 minut na Phuket. Gdzieś podobno tam, w tą stronę. I o. Tam też fajne niebieskie bikini. Można i ten sposób. Ojajajajaj. No i co? I tak to wygląda. Mniej więcej wszystko zjeżdża i ucieka. Wycieczka zaliczona. Teraz można leżeć przy hotelowym basenie i robić nic. A ja zbieram manele. Ale fajna wysepka, kurczę. Łacha piachu. Nic specjalnego. A jednak cieszy. Dlaczego nie? Można i ten sposób również. Tutaj od tej strony jednak nie wieje. Dobrze, że okryte wszystko jest. No ale będziemy się zwijać. To było do... Thank you.
Oj. Nie wiem, co oni tam pływają, tak? Czy tam jest jakaś rafa koralowa? I płytko są korale? Czy coś innego jeszcze oferują? Jakoś nie wchodzę do wody. Nie mam takiej weny. Akurat teraz. Dobra. Kończymy. Na razie. Cześć i czołem.